Dzisiaj zaczniemy naszą wycieczkę w meandry IT, od wycieczki do pewnego data center. Chciałbym, żebyśmy w czasie tej prezentacji jakby zastanowili się razem, skąd właściwie wziął się Kubernetes, jakie problemy rozwiązuje, no i co właściwie nam daje, dlaczego tam część ludzi w IT uważa, że jest dość fajne. Większość dzisiejszych systemów zaczyna się działać po stronie backendu. Jakby odchodzi się już od takich grubych klientów na rzecz cienkich klientów, czyli już nie instalujemy jakichś wielkich aplikacji na swoim komputerze, tylko zwykle mamy jakiś interfejs webowy, gdzie tam uderzamy sobie do jakiegoś backendu, no i tam są zapisywane dane, tam się dzieje dużo logiki. Tą tendencję widać też po jakby dynamicznym rozwoju chmur, ponieważ nie chcemy już jakby sami utrzymać infrastruktury, chcemy to wypchnąć na kogoś, brać tylko już gotowe feature'y z jakiejś platformy, żeby szybko dostarczać jakieś wartości biznesowe, skalować naszą infrastrukturę, właśnie powiedzmy robić jakiś tam machine learning, czy tam blockchain, te takie hasła dzisiejsze, takie już Docker już nie jest buzzwordem, teraz buzzwordem jest blockchain, także no musi być. Więc spójrzmy na taki jakby pojedynczy serwerek. Zwykle w takim data center no, jest ich dość dużo. Ciekawostka, na przykład w takim AWS-ie zwykle jest tak, że dyski nie znajdują się w tej samej szafie serwerowej, w której znajduje się nasza instancja, nasza VM-ka. Są one rozdzielone sieciowo, więc za każdym razem, kiedy odczytujemy jakieś sektory z dysku, no, notabene te dane płyną sobie siecią, ale nie o tym dzisiaj. Więc zobaczmy na ten jeden serwer i zastanówmy się, skąd się wziął Kubernetes. Więc to jest model naszego serwera. Powiedzmy, że graficznie nie będzie szału na tej prezentacji, natomiast naprawdę się starałem. Więc tak, powiedzmy, zamodelowaliśmy sobie tą szafę serwerową, zrobiłem dużo slajdów, są ubogie. Więc załóżmy, że mamy jeden serwer i zobaczmy, co się dzieje na tym jednym serwerze. Przyszedł do nas menadżer i jak to menadżerowie lubią, powiedział, no słuchaj, mamy taką aplikację, coś tam deweloperzy zakodzili, no i chcielibyśmy zacząć zarabiać pieniądze, więc tam coś poczaruj tam, żeby zaczął już zarabiać na siebie. Masz tu taki wypasiony serwer, załóżmy tam 64 procesory, tera pamięci, tera dysku, bardzo duży serwerek, no i tak zrób, żeby to zaczęło wreszcie na siebie zarabiać. No to bierzemy się do roboty, no jak najprościej możemy podejść do takiego tematu. No generalnie podpinamy klawiaturę, podpinamy monitor, no instalujemy Linuxa, w ogóle ja lubię Linuxa, także zainstalowaliśmy Linuxa. No i zaczynamy jakąś tam kanonadę upgetów, wgetów i innych vimów i konfigurujemy ten nasz system, tą aplikację, mamy tutaj jakieś części w Javie, w Ruby, w Pythonie, no i wszystkie te, powiedzmy, mikroserwisy korzystają z tych samych zasobów, z tego samego systemu, współdzielą ten sam system plików. No co może pójść nie tak, generalnie w takim podejściu. Teraz klasyka administracji tak zwana, mój ulubiony case, co może pójść nie tak. Więc takie rzeczy się działy, dzieją się i będą się działy, można przez przypadek sobie zrobić RMRF-a na rucie, taki sławny przypadek w GitLabie, ale już tak nie szkalujmy ich, zdarza się każdemu. Więc generalnie no, możemy no, uszkodzić ten serwer, co jest równoznaczne z tym, że cała produkcja powiedzmy no, uklęknie. Co jeszcze się może wydarzyć? No, aplikacja może mieć jakąś podatność. Załóżmy, że nie zadbaliśmy za bardzo o bezpieczeństwo, aplikacja może mieć podatność, umożliwiać zdalne wykonanie kodu, no i w tym momencie, jeśli jest jakaś dziura w mikroserwisie z Pythonem, no to może on gdzieś tam uszkodzić również inne mikroserwisy i znowu efektem może być klęknięcie całej produkcji. Może również pojawić się tak zwany chytry proces i ten chytry proces jest łakomy na zasoby, gdzie często na przykład tutaj Java jest takim chytrym procesem, jeśli chodzi o pamięć, natomiast zdarza się, więc może on zagarnąć te zasoby, no i zagłodzić inne procesy, przez co będziemy mieli problemy na produkcji, ponieważ jeden gdzieś tam jakiś bug w kodzie w jednym mikroserwisie znowu może nam całą infrastrukturę położyć. Więc informatycy siedli, no i zaczęli główkować, no co tu zrobić.
żeby jakby poprawić tą sytuację. No i wymyślili maszyny wirtualne. Czyli instalujemy jednego Linuxa, który jest naszym hypervisorem i następnie możemy w pełni wirtualizować systemy operacyjne w postaci VM-ek. No i dzięki temu zyskujemy to, że mamy izolację tych procesów, czyli nie za bardzo one tutaj sobie mogą wchodzić w drogę. Izolujemy również system plików, więc tamten RMRF na rucie już nie będzie taki dotkliwy, ponieważ zepsuje nam najwyżej powiedzmy jeden mikroserwis. Słucham? No tak, tak, na koście dalej się może zdarzyć, oczywiście. Natomiast jaki jest problem z takim podejściem? Otóż problem jest taki, problem z zasobami. Czyli musimy zwirtualizować w pełni system operacyjny, no co nie jest jakby bez żadnych kosztów. System też wymaga pewnej ilości pamięci, procesora do tego, żeby działać. Do tego zwykle w takim bardzo naiwnym podejściu to wygląda tak, że bierzemy nasze zasoby i tniemy je na równe części, po prostu przydzielając tej maszynie tyle procesora, tyle pamięci, no i jest to stały podział. Co prawda takie dynamiczne podziały są możliwe, ale jest to szósty dan, czarny pas w wirtualizacji maszyn, więc nie jest to takie proste. Konsekwencja tego jest taka, że jak jedna maszyna ma użycie zasobów 90%, a druga 5%, no to mamy tutaj problem, nie da się tego tak dynamicznie przebalansować, żeby tam dać temu na chwilę więcej, żeby on tam sobie przeliczył to wszystko, co potrzebuje. Więc informatycy znowu siedli i zastanowili się, co by tu z tym zrobić i wymyślili kontenery. No i właśnie kontenery są taką lekką wirtualizacją, w cudzysłowie wirtualizacją. Ja o tym mówię, że to jest takie oszukiwanie tego procesu, czyli oszukujemy ten proces, w takim sensie, że mamimy go, że jest jedynym procesem w systemie. Daję mu taki jego file system, czyli jak właśnie w maszynie wirtualnej. Mówimy mu, że on jest jedyny, nie widzi innych procesów, więc tak trochę go oszukujemy. Natomiast to wygląda tak, że jak wejdziecie sobie na maszynę hosta i wydacie tam polecenie proces show, to wszystkie kontenery zobaczycie, że są normalnymi procesami na tej maszynie. Także tutaj nie ma magii. Daje nam to tyle, że mamy te zyski, które płynęły z maszyn wirtualnych, natomiast ten współdzielenie zasobów jest dużo prostsze, ponieważ wszystkie te kontenery współdzielą te same zasoby, nie musimy jakoś sztywno ciąć, a dodatkowo możliwe jest ograniczanie tych zasobów, czyli możemy powiedzieć, że ten kontener ma dostać tyle pamięci i tyle procesora. Jest taki sztywny limit. Przepraszam. Okay. A jak to jest w chmurze? No w chmurze to już jest 6 levelów incepcji, bo zwykle to wygląda tak, że dostawca chmury, no tam też nie ma cudów, no on normalnie daje nam VM-ki, czyli dostajemy od niego maszyny wirtualne i na tych maszynach wirtualnych instalujemy następnie kontenery, więc już mamy tych poziomów wirtualizacji całkiem sporo. Co ciekawe, jest możliwe odpalanie Dockera w Dockerze i wiem, że jest możliwe co najmniej, bo to już praktycznie sprawdzałem. Ktoś tam gdzieś zabił małego kotka pewnie na świecie, ale jest możliwe trzykrotne zagnieżdżenie co najmniej w Dockerze. Nie wiem, jaki jest limit. Mam ochotę napisać taki program, który sprawdzi, jak daleko się można zagnieżdżać, ale to może jakimś wieczorem. Natomiast takie podejście dalej ma sens, ponieważ możemy lepiej wykorzystać te zasoby tych maszyn wirtualnych. Do czego przekonuje się powoli Netflix. Netflix jest takim teraz autorytetem w naszej branży. Już często się tam zaczynają menadżerowie na niego powoływać. To jest dość niebezpieczne. Natomiast też się do tego przekonują, ponieważ wcześniej ich model deploymentu wyglądał tak, że każdy mikroserwis dostawał własną instancję w AWS-ie i tam sobie działał. Natomiast stwierdzili, że chyba kontenery to byłyby lepszy sposób na wykorzystanie tych zasobów. No i zaczęli się tam robić ruchy w tą stronę, żeby jednak się skonteneryzować. Natomiast z tego co wiem, to piszą jakieś własne rozwiązanie. Niekoniecznie chcą się bratać z Kubernetesem. Okej, ale jakby to wyglądało? No wyglądałoby to tak, że jakbyśmy sobie byli takim DevOpsem i konfigurowali tam system, no to byśmy ochoczo zalogowali się po SSH-u na te maszynki. No i mając takiego gołego Dockera, co możemy zrobić? No zaczynamy kanonadę command, czyli odpalamy kontenery, robimy wolumeny,
tworzymy sieci, wystawiamy porty. No generalnie się dzieje całkiem dużo na tym środowisku. No już po 40 komendach mamy jakiś tam stan, który chcieliśmy osiągnąć. Natomiast no, jaki jest z tym problem? No, problem jest taki, że jak już wydamy te komendy, no to ta wiedza przepada. To jest stan naszego umysłu, co się działo. Można próbować to skryptować, natomiast taki imperatywny styl tworzenia infrastruktury jest dość problematyczny, ponieważ musielibyśmy robić na przykład jakieś takie ify, że jeśli ten wolumen już istnieje, to go nie twórz. No, generalnie ciężka sprawa robić takie baszyzmy. Więc ponownie informatycy usiedli, pomyśleli, co tu można zrobić. No i stworzyli Docker Compose'a, czyli właśnie taki bardziej deklaratywny styl konfiguracji infrastruktury, czyli deklarujemy, jakie chcielibyśmy mieć kontenery w pliku konfiguracyjnym, jakie mają mieć wolumeny, jaką sieć, jakie porty wystawione. Następnie odpalamy polecenie Docker Compose App i Docker Compose wykonuje synchronizację pomiędzy stanem faktycznym maszyny a tym plikiem konfiguracyjnym, który zadeklarowaliśmy. Notabene Docker Compose to jest taka wielki program w Pythonie, który jest nakładką na Dockera, który robi właśnie te ify za nas, czyli sprawdza, czy już coś istnieje, czy nie. Jest trochę bardziej inteligentny nawet, ponieważ może zobaczyć, że jakiś obraz się zmienił lub nie. Wtedy przebuduje kontener, także trochę logiki jest tam nałożone. Dobrze, wróćmy do naszej sytuacji. Mamy ten jeden serwer, załóżmy, że już tam, powiedzmy, Docker Compose skonfigurowaliśmy ten nasz system produkcyjny. Więc fajnie sobie wszystko działa, zarabia pieniążki, wszyscy są szczęśliwi. No i przychodzi menadżer, czarny dzień, no i mówi, że słuchaj, dodevelopowaliśmy dwa nowe mikroserwisy, no i chcemy się tutaj rozwijać jako startup, czy tam jakaś firma. Więc teraz trzeba by je tu znowu zdeployować, żeby znowu zaczęły na siebie zarabiać pieniążki. No ale jest problem. No tak wchodzimy, patrzymy na użycie zasobów na tej maszynie, 80%. No i tak widzimy, że no jak zdeployujemy tam jeszcze dwa następne mikroserwisy, no to się wszystko zatka i pewnie pęknie, uklęknie. Będzie problem. No to idziemy do menadżera i mówimy, słuchaj, taka sytuacja, jakiś drugi serwer by się chyba przydał. No mówi, nie ma sprawy. Druga wypasiona maszyna, super. I co teraz? Czy powinniśmy jako, powiedzmy, aspirujący DevOps zalogować się po SS-ku, załóżmy, na tę maszynę i coś tam gdzieś ściągać te kompozy i konfigurować? Co w przypadku, kiedy będziemy chcieli zrobić upgrade wersji? Czyli, nie wiem, wyjdzie nowa wersja, deweloperzy ją wydadzą, czy tam chcemy się jakoś skryptować po tym SS-ku? Żeby tam podbijać wersję tych kontenerów, jak do tego podejść. No, załóżmy, że już jakoś sobie z tym poradziliśmy, czyli skonfigurowaliśmy i to działa. Co w przypadku, kiedy te mikroserwisy muszą rozmawiać między sobą? Jak to teraz pokleić ze sobą? Załóżmy, że mamy jakieś tam, jakie są teraz paterny, CQRS i DDD, czyli mikroserwisy muszą wykonywać między sobą, załóżmy, komendy i query, czy tam gRPC, jakie tam jeszcze ciekawe rzeczy teraz są. Jakoś muszą rozmawiać. Możemy to jakoś kleić ręcznie, nie wiem, tu coś wystawić na porcie, tu teraz wstrzyknąć jakiś IPIC, coś tam zrobić, jakieś wygipasy i to pożenić, ale czy to będzie utrzymywalne? Trudno powiedzieć, no jak się przeskalujemy zaraz, to może być problem zaraz, jak to zacząć kleić. Jeszcze takie przeskalowanie to spoko, ale co w przypadku, jak dojdzie trochę więcej serwerów, mamy większą skalę, rozwijamy się dalej. No jak tu zarządzać, powiedzmy, taką ilością kontenerów i maszyn? Może być problem. Co w przypadku, kiedy byśmy chcieli jakiś load balancer tu już postawić, czyli chcemy jakby sprawić, żeby nasz system był wydajny, rozrzucić klienta po różnych maszynach, żeby obsługiwał więcej klientów, więcej requestów. Co w takim przypadku, kiedy jakaś maszyna wypadnie, co się zdarza, zwłaszcza w chmurze, no mamy problem, załóżmy, że tam był moduł do logowania. Zwykle jak nie działa moduł do logowania, to nie działa nic. I co teraz się powinno stać? Czy ktoś powinien nas zadzwonić o 4 rano i mamy to stawiać? No na szczęście jest Kubernetes, pewnie się spodziewaliście. On rozwiązuje te problemy, które tutaj przedstawiliśmy i zaraz spróbujemy to omówić. Jest to dość interesujący projekt.
miał swoich dwóch poprzedników, nazywali się Borg i Omega. Mianowicie deweloperzy w Google szukali właśnie takiego sposobu do zarządzania jakimiś tam asynchronicznymi, batchowymi jobami, które gdzieś tam działały w tle, więc zaczęli pisać takie narzędzia, napisali najpierw Borga, no stwierdzili, no fajnie, mogło być lepiej, coś tam się nauczyli pewnie, więc napisali Omegę, no znowu byli tak, jakieś lekcje wyciągnęli, gdzieś tam już doświadczenia zdobyli i w końcu powstał Kubernetes, no i stwierdzili, że jest na tyle fajny, że go zopen sourceowali, no i dzięki temu możemy tu dzisiaj rozmawiać. Najnowsza wersja stable to jest 1.12, 1.13 jest w Alfie. Z ciekawszych rzeczy, 71 tysięcy commitów, no muszę przyznać, że jak na realia jest to dość sporo, także dość dynamicznie rozwijające się narzędzie. Wiele firm jest nim dość teraz zainteresowanych, tak widzę to po ofertach pracy, też które się dzieją tutaj zarówno w Krakowie, jak i innych częściach świata. Nie ma się tu dziwić, bo generalnie no moim zdaniem znacznie ułatwia administrację zarówno infrastrukturą, jak i powiedzmy jakimiś kontenerami, czy mikroserwisami. Bazami danych już jest dziwnie, ale może o tym później. Okej, z czego się składa Kubernetes? Patrząc tak bardzo wysokopoziomowo, możemy Kubernetesa podzielić na mastera i na noda. I master zajmuje się zarządzaniem klastrem i wystawia nam API, dzięki któremu możemy wykonywać konfigurację. Natomiast worker node to jest miejsce, gdzie dzieje się nasza aplikacja, czyli tam powstają te kontenery. Tam się dzieje wszystko, co musi się wydarzyć. Logiczne. Etcd. Jeśli spojrzymy sobie na mastera, to master musi gdzieś przechowywać swój stan, więc właśnie wykorzystywany jest do tego etcd. Jest to taki rozproszony key value store, który używa Rafta. Raft to jest taki nowy dość algorytm konsensusu. Nie wchodząc w szczegóły, zapewnia nam to, że kiedy zapisujemy jakąś daną, to zreplikuje się ona do jakichś tam pozostałych nodów w naszym klastrze. Jeśli mamy 3 nody etcd, to możemy tolerować wypadnięcie jednego. Jeśli mamy 5, możemy tolerować wypadnięcie 2. Jest to stricte związane właśnie z Raftem. To, co musimy zapamiętać, to to, że Kubernetes zapisuje ten cały stan, czyli jeśli wykonamy jakieś deploymenty, jeśli pojawią się jakieś kontenery, tam ten stan jest. Czyli jest dobrym pomysłem, żeby robić na przykład backup etcd, ponieważ może się okazać, że jak będziemy nawet mieć wszystkie konfiguracje gdzieś tam, powiedzmy w gicie, no to ten czas odtworzenia ich wszystkich i skonfigurowania wszystkiego na nowo, no może być jakiś określony. Więc gdy wypada etcd, to generalnie są kłopoty. Drugim ważnym elementem jest API server. Właśnie tutaj mamy API, dzięki któremu możemy konfigurować, co dzieje się na klastrze, tworzyć deploymenty, konfigurować pody. On też zapisuje stan w etcd, udostępnia nam role-based access control, czyli RBAC-a, tak po polsku. Mechanizm do zarządzania rolami na klastrze Kubernetesa. Jest tutaj dość taki fajny feature, jaki Kubernetes udostępnia, mianowicie jak deployujemy jakiś kontener na Kubernetesie, możemy do niego automatycznie dopiąć jakąś rolę. I ta rola może mieć określone uprawnienia na klastrze Kubernetesa, dzięki czemu powiedzmy pisanie pluginów czy różnych takich aplikacji, które gdzieś tam rozmawiają sobie z API, jest dużo prostsze. Możemy się łatwo zautoryzować i wykonywać jakieś akcje. Więc większość pluginów, które w ogóle używamy na Kubernetesie, są zwykłymi podami, które się na nim znajdują. A co to są pody, to już zaraz do tego dojdziemy. Controller Manager. Controller Manager jest tym młotkiem, który wykonuje naszą pracę, czyli jest nieskończoną pętlą, która stara się ustalić stan naszego klastra. Powiedzmy, że jak przesuniemy sobie suwak w jakimś deploymencie i powiemy, że teraz chcemy 4 kontenery zamiast jednego, zadamy taki stan, to ten controller manager w nieskończonej pętli stara się cały czas uzyskać, czyli mówi, to teraz podnieś jeden, teraz podnieś następny, stara się właśnie zsynchronizować ten stan w klastrze. Scheduler. Jest to wyciągnięta logika umieszczania kontenerów na poszczególnych nodach, ponieważ ta logika jest dość skomplikowana. Możemy mieć tutaj bardzo dużo zależności, mianowicie Kubernetes musi patrzeć na zasoby, ograniczenia,
możemy sobie przypinać jakieś labelki do kontenerów i następnie mówić, że kontener z tą labelką może się znaleźć tylko na nodzie z tą labelką. Więc te, powiedzmy, strategie są dość skomplikowane, dlatego zostało to wyciągnięte do oddzielnego serwisu. Mamy kubleta, jest to agent działający na nodach. Mianowicie kubelet łączy się z API serwerem i sprawia to, że kontenery wstają na jakichś maszynach. Czyli właśnie rozmawia sobie z API Dockera, tworzy te kontenery, które gdzieś tam mu zadaliśmy. Również takim fajnym hintem tutaj jest fakt, mamy kubectl-a. Jest to narzędzie, które służy do, powiedzmy, rozmawiania z klastrem, więc jeśli chcielibyśmy uzyskać logi z jakiegoś kontenera, to nie musimy mieć bezpośredniego dostępu do danej maszyny, czyli do jakiegoś noda, bo możemy przerutować się przez API serwer, czyli wydajemy komendę w kubectl-u, że chcemy zobaczyć logi i te logi płyną właśnie przez API serwer kubelet aż do danego noda. Więc tak samo jeśli chcemy wykonać jakąś komendę w kontenerze, no to nie musimy mieć dostępu do tej maszyny, logować się tam po SSH-u, możemy ją wydać przez API serwer. Aż w końcu pod. Pod jest jednym lub więcej kontenerów. Znaczy to tyle, że możemy, zwykle deployujemy w nim jeden kontener, ale są takie sytuacje, że możemy umieścić dwa kontenery w jednym podzie. Czym to się różni od kontenera? Różni się to tym, że takie dwa kontenery współdzielą ten sam interfejs sieciowy. To jest zwykle takie triki i często na Stack Overflow odpowiada na takie pytania, kiedy ktoś przesiada się z takich tradycyjnych aplikacji na Dockera, no i próbuje na przykład z jakiejś tam aplikacji po localhoście dostać się do bazy danych. Zwykle w Dockerze localhost oznacza ten mój lokalny kontener i tam nie ma tej bazy danych. Natomiast w przypadku Kubernetesa, jeśli jesteśmy w jednym podzie, to wszystkie kontenery, które się w nim znajdują, widzą się sieciowo, jakby byli na localhoście. Dzięki czemu możemy umieszczać tam takie dość mocno powiązane ze sobą kontenery. OK, więc jak Kubernetes rozwiązuje nam problem rozmawiania kontenerów między maszynami? Otóż wykorzystuje najstarszy na świecie mechanizm, czyli mechanizm IP. Cały klaster Kubernetesa dostaje jakąś określoną prywatną podsieć. Ta prywatna podsieć jest znana tylko Kubernetesowi i następnie Kubernetes obdziela każdy z nodów jakimś wycinkiem z tej podsieci. Zwykle jest to taki wycinek 255 IP-ków. Zalecaną maksymalną ilością kontenerów, taki jest limit, jest 200 per node, więc jakoś to się tam żeni. Przyznam szczerze, że jeszcze nie sprawdzałem, co się stanie, jak na przykład zwiększymy ten limit do 300. No, może być ciekawie, bo IP-ków zabraknie, więc pewnie jakiś błąd wyleci. A następnie każdy kontener dostaje swój właśnie adres IP. No i wszystko fajnie generalnie. No i teraz załóżmy, że jeden kontener chce porozmawiać z drugim. Na początku jest to ta sama maszyna, czyli powiedzmy łatwiejszy case. Jak to się dzieje? Bardzo prosto. Te serwisy znają swoje adresy IP. Widzimy, że adres IP, który jest jakby docelowy, znajduje się w naszej podsieci, czyli jakby wiemy, że jesteśmy dalej na tej maszynie samej, czyli możemy przerutować ten pakiet na poziomie kernela do odpowiedniego kontenera, więc to jest bardzo prosty case, pakiet trafia sobie tu z powrotem i tym sposobem opisaliśmy właściwie, jak działa Docker na waszych komputerach. Czyli jest tworzony jakiś wirtualny bridge, wszystkie kontenery wysyłają pakiety na ten wirtualny bridge i z tego bridge'a są, tam jest ta logika routingu, gdzie trafiają już do poszczególnych kontenerów. Bardzo proste. Okej. Co w przypadku, kiedy muszą teraz rozmawiać kontenery między maszynami? No to znowu, wysyłamy sobie pakiet i teraz zaczynają się schody. Ponieważ wyskoczyliśmy już z klastra Kubernetesa, jesteśmy na poziomie jakichś routerów, mamy destination IP jakieś tam 10.0.1.1, source 10.0.0.2, a tu mamy router, który w ogóle patrzy na te podsieci i mówi, co to jest? W ogóle nie znam takich rzeczy, ja tu mam IP-ki 1.9.2, więc taki pakiet zostanie naturalnie zdropowany.
no bo ten router nie wie, co z nim zrobić. Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Wyjścia są co najmniej trzy. Najprostsze to własne data center. Jasne, że najprostsze wyjście, nie? Także bierzemy własne serwery. No i te serwery łączymy na warstwie drugiej. Jako że warstwa druga no nie ma za bardzo pojęcia o routingu i takich rzeczach, no to te pakiety będą sobie tam wędrować między maszynami. A już poszczególna maszyna jest tak skonfigurowana, żeby wiedzieć, że odebrać ten pakiet z tej prywatnej podsieci Kubernetesa. Proste. Druga opcja w cloudzie to jest na przykład dynamiczna tablica routingu. Wygląda to tak, że jak dochodzą nam nody, to do tablicy routingu dynamicznie wpisujemy, że ok, ten kawałek tej prywatnej podsieci powinien być routowany do danego noda. Dzięki temu, jak ten pakiet wychodzi z tą prywatnym IP-kiem, no to dzięki tej dynamicznej tablicy routingu wie, gdzie ma zostać pokierowany. Natomiast są tu pewne problemy. Na przykład w AWS-ie, z tego co pamiętam, limit takich wpisów to jest 20. Czy więcej tych wpisów, tym mamy problemy z wydajnością, ponieważ czym większa tablica routingu, tym dłuższy jest ten chain przejścia. No nie jest to zbyt optymalne rozwiązanie. Jedno z narzędzi go implementuje, ale na razie to jest taka beta i widzę, że ta beta już jest chyba od półtora roku, więc chyba się nie skończy generalnie. Uniwersalne wyjście to enkapsulacja pakietów. Czym jest enkapsulacja pakietów? Otóż bardzo prostą rzeczą, ale żeby ją wykonać, potrzebujemy mappingu i taki mapping mówi nam, która prywatna podsieć Kubernetesa mapuje się w jaki IP maszyny. Czyli mamy prywatną podsieć jakoś tam 10.0.0.0.24 i wiemy, że tą podsieć kubernetesową obsługuje normalna maszyna wirtualna 1.7.2.30, to jest znane tym routerom, one ją rozumieją. No i jak mamy taki mapping, to w momencie, kiedy mamy właśnie pakiet z prywatnymi adresami kubernetesowymi, możemy po prostu go wziąć i opakować w drugi pakiet, gdzie dzięki temu mappingowi wiemy, jak zmienić mu source i destination i ten pakiet dzięki temu przewędruje po sieci. Ta druga strona, która go odbiera, no musi wiedzieć, że wykonujemy taki tunel IP in IP i dzięki temu może go odpakować no i ten pakiet przepłynie przez sieć. Takie rozwiązanie zadziała praktycznie wszędzie, no bo jest zupełnie niezależne od tego, czy jesteśmy w chmurze, on-prem, jaką mamy infrastrukturę. Ok, więc opisaliśmy tak mniej więcej, jak działa sieć w Kubernetesie. Natomiast są różne implementacje właśnie tego sieciowania. Na początku powstał CNI, czyli Container Network Interface, czyli jakieś tam konsorcjum informatyków siadło i opisało interfejs, jaki by widzieli, jeśli chodzi o właśnie sieciowanie między kontenerami. Dzięki temu, że opisali ten interfejs, powstało X narzędzi, które następnie go implementuje. Natomiast różnią się one między sobą implementacją i to dość znacznie. Na przykład takie Calico wykorzystuje BGP-a do propagacji tych routingów między maszynami. Flannel jest bardzo prostą implementacją, taką najbardziej podstawową, ale na przykład ma ten feature z dynamiczną tablicą routingu w becie. Ciekawym ostatnio projektem jest Cilium i tutaj trochę ukłon w stronę następnego wykładu, ponieważ Cilium wykorzystuje BPF-a właśnie do zarządzania tą siecią, dzięki czemu potrafi zrozumieć protokoły, które płyną po Kubernetesie, czyli umie w HTTP, umie w protokół Kafki, umie w gRPC. Natomiast zachęcam Was do wysłuchania następnego wykładu, bo jest to dość ciekawa technologia. Ok, więc jak mamy taki tunel IP in IP, jak to się dzieje? No już bardzo prosto. Wiemy, że naszym source IP-kiem jest jakieś tam IPVM-ki. Destination IP bierzemy sobie właśnie z mapowania. No i ten pakiet potrafi przepłynąć przez sieć, trafić do maszyny docelowej, wszystko działa. Ok. Security. Klasycznie załóżmy, że mamy jakąś aplikację javową, która musi rozmawiać z bazą danych Postgres i jakąś aplikację w Node, która przypadkiem wybrała sobie jako backend Mongo, zupełnie przypadkowo.
jak to robiliśmy kiedyś w takim klasycznym podejściu, kiedy mieliśmy maszyny wirtualne, no było to bardzo proste. Wykonywaliśmy sobie, robiliśmy deployment tych narzędzi na różnych maszynach wirtualnych, a następnie chcieliśmy zadbać o bezpieczeństwo, no to wykonywaliśmy segmentację sieci, czyli ustawialiśmy firewall, gdzieś tam powiedzmy na poziomie routerów, że to narzędzie może rozmawiać z, znaczy ta aplikacja może rozmawiać z tym narzędziem, z bazą danych Postgres. I było to wycięte, nie były możliwe żadne tutaj ruchy sieciowe. Prosta sprawa, natomiast jak jesteśmy na poziomie Kubernetesa i kontenerów, to jest troszkę trudniej, ponieważ nie możemy teraz tak wyciąć tej sieci na poziomie routerów, ponieważ mamy różne części aplikacji na tym samym nodzie. No jest to pewien problem, tym bardziej, że nie wiemy raczej, jakie części się pojawią na którym. Możemy próbować to wymuszać, natomiast bardzo to nam zmniejszy elastyczność naszego rozwiązania. W związku z tym musimy tego firewalla ustawić, że cała ta maszyna ma dostęp zarówno do jednej, jak i do drugiej bazy danych. No i w tym przypadku możliwe są takie brzydkie rzeczy, jak to, że aplikacja w Javie będzie coś tam próbowała pomieszać po Mongo. Świetna okazja dla jakichś na przykład hakerów. Jeśli ktoś tam gdzieś dostanie się do kontenera, zdalnie wykona kod, no może zacząć jakby penetrować sieciowo inne narzędzia. Na szczęście informatycy wymyślili rozwiązanie na ten problem. Jest to projekt Calico, między innymi są również inne implementacje. Projekt Calico właśnie zadbał o security, czyli ta implementacja sieci zapewnia również wsparcie dla ACL-ek w Kubernetesie, ponieważ w Kubernetesie możemy definiować policy na poziomie API, czyli mówić, co ma mieć dostęp sieciowy do czego. Natomiast odpowiedzialnością właśnie narzędzia, które implementuje sieć, jest dostarczenie tej funkcjonalności. Czyli jeśli byśmy użyli Flanela, moglibyśmy dalej definiować to policy, natomiast ono nie miałoby żadnego efektu, ponieważ Flanel nie implementuje takiego feature'a. Natomiast Calico to robi, a jak to robi? Możemy sobie właśnie ustawić ACL-ki na poziomie kontenerów, czyli rozumiemy te prywatne IP-ki Kubernetesa, i ustawiamy, że Java może rozmawiać tylko z Postgresem, Node z Mongo. Dalej na poziomie powiedzmy, nie wiem, chmury czy naszego data center, czyli na poziomie routerów jest ustawione, że cała VM-ka może rozmawiać z tymi dwoma narzędziami. A jak Calico nam zapewnia to, że no mamy taką izolację sieciową? Bardzo prosto, IP tables. Uwaga, IP tables to jest magiczne hasło w Kubernetesie. To jak nie wiadomo jak coś działać, to na pewno jest IP tables. Więc właśnie na poziomie IP tables możemy ustawić, że jak próbujemy wyskoczyć jakimś prywatnym IP-kiem tam, gdzie nie powinniśmy, to ten pakiet zostanie zdropowany przez hosta. Ok, a jak mikroserwisy mogą rozmawiać między sobą? Ogólnie przyjętym rozwiązaniem jest to, że mamy tak zwany serwis, czyli jakąś powiedzmy nazwę aplikacji, i dzięki tej nazwie możemy się dostawać do innych mikroserwisów. Załóżmy, że mamy jakieś 3 mikroserwisy w Javie i chcielibyśmy wykonać jakiś tam powiedzmy load balancing, czyli gdzieś się rozrzucać pomiędzy nimi, no i ogólnie mieć dostęp do nich. Więc takim regularnym serwisem, jaki możemy sobie stworzyć w Kubernetesie, jest właśnie taka domena. Tą domenę rozwiązujemy na jakiś wirtualny adres IP. Ten adres IP nie istnieje, on istnieje tylko w IP tables, oczywiście, więc kiedy rozwiążemy tą domenę, dostaniemy IP tego serwisu i te IP jest zupełnie stałe. Następnie na poziomie IP tables zostanie tak skonfigurowane, że kiedy będziemy wysyłać pakiety na ten IP, to zostaną one rozrzucone losowo na wszystkie instancje właśnie tego mikroserwisu. Jest to rozwiązanie bardzo proste, ale bardzo ograniczone, bo jedyny algorytm, jaki tam jest, to jest właśnie takie losowe rozrzucenie pakietów. Jeśli mówiąc o następnej prezentacji, właśnie jak mamy na przykład BPF-a, to w BPF-ie możemy realizować bardziej zaawansowane strategie load balancingu, ponieważ mamy tam jakiś język programowania, którym możemy realizować jakiś algorytm. W IP tables jest to bardzo proste. Jak nie lubimy IP tables, to jest jeszcze drugi typ serwisu, tak zwany headless service.
jest on niczym innym jak domeną z wieloma aliasami. Czyli jeśli rozwiążemy tą domenę w aplikacji node'owej, to dostaniemy wszystkie IP-ki tych podów. I następnie load balancing jest odpowiedzialnością jakby klienta. Czyli możemy się jakimś randrobinem rozrzucać nasze requesty pomiędzy tymi IP-kami. OK. Załóżmy, że chcemy dostać się do naszej aplikacji. Czyli mamy jakąś apkę javową na node Kubernetesa i chcielibyśmy dostać się do niej. Załóżmy, że wystawię jakieś publiczne javowe API. Jak to zrobić? Najprostszy sposób w Kubernetesie to jest tak zwany node port, czyli możemy powiedzieć, że chcielibyśmy, aby dany serwis, który się mapuje jakoś do kontenerów, został wystawiony na konkretnym porcie. I dzięki temu możemy się dostać do aplikacji kombinacją IP danego noda i tego portu, który określiliśmy. Natomiast dalej jest to serwis, więc jak nasze pakiety trafią do środka, to one nie trafiają bezpośrednio do jakichś tam podów czy kontenerów, tylko znowu lądują na IP tables i na tym IP tables są dalej rutowane. Więc jest to jakiś tam... Nie jest tak, że po prostu Kubernetes bierze ten kontener i wystawia go na jakimś porcie, tylko jeszcze jest tam kawałek tej magii w IP tables. Załóżmy teraz, że mamy x nodów w Kubernetesie. Wystawianie aplikacji na takich node portach może być mało wygodne. Powiedzmy, że mamy jakieś tam dynamicznie zmieniające się środowisko. Te nody przychodzą, odchodzą, giną i wstają. No i takie kombinacje IP-ków i portów mogą zacząć być problematyczne. Jak rozwiązać taki problem? Kubernetes rozwiązuje to tak, że możemy dzięki niemu tworzyć load balancer i działa to na tyle fajnie, że integruje się z API naszego dostawcy chmury, więc na poziomie adnotacji jakiegoś tam serwisu na poziomie Kubernetesa możemy powiedzieć, ja bym chciał load balancer dla tego serwisu. I następnie Kubernetes już sam rozmawia z API, załóżmy AWS-a i tworzy ten load balancer. Jak doinstalujemy plugin external DNS, to Kubernetes może również rozmawiać z Route53, dzięki czemu dokładamy następną adnotację i mówimy, nie dość, że chcę load balancer, to jeszcze bym chciał, żeby miał on domenę, załóżmy tam API, app.com i Kubernetes sam nam stworzy tą domenę. I tak możemy robić z większą ilością aplikacji, następne i następne. Jest to praktycznie bardzo elastyczny mechanizm. No i dzięki temu dostajemy publiczny, sztywny IP-k i jakąś domenę, którą możemy dać klientom. Jak wygląda wysokodostępny deployment w chmurze? Realizuje się go tam zwykle tak, że mamy w chmurze właśnie jakieś azety i rozrzucamy zarówno nody, jak i mastery pomiędzy tymi azetami. Popularnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o AWS-a, jest użycie COPS-a. COPS jest właśnie takim CLI toolem. Możemy odpalić jakąś komendę właśnie stworzenia klastra i COPS sam już zadba o to, żeby porozmawiać z API Kubernetesa i postawić nam taki wysokodostępny klaster. Mastery się dość dobrze klastrują, API server jest zupełnie bezstanowy, natomiast najbardziej problematyczny jest etcd. W najprostszych deploymentach taki klaster etcd znajduje się bezpośrednio na masterach, natomiast część ludzi decyduje się go wyciągać jeszcze na zewnątrz, żeby nie było żadnych właśnie zgrzytów pomiędzy API serwerem a etcd. Natomiast jeśli chodzi o nody, Kubernetes jest na tyle elegancki, że jakby rozumie, że istnieją azety, dzięki czemu jak ustawiamy jakiś deployment i przeskalujemy go na przykład do 10 kontenerów, to Kubernetes tym schedulerem, tą logiką będzie wiedział, że powinien je porozrzucać jakoś tak w miarę pomiędzy te nody, żeby się nie wydarzyło tak, że umieścił to 10 kontenerów w jednym azecie, no jak on wypadnie, no to zanim on tam popodnosi na innych, to minie x czasu i nasz system nie będzie dostępny. No a z coraz lepszą opcją aktualnie jest wybranie jakichś tam zarządzanego Kubernetesa. Na AWS-ie mamy EKS. Muszę przyznać, że trochę tutaj AWS jednak zostaje w tyle za konkurencją,
ponieważ zapewnia nam tyle, że mamy zarządzany ten klaster masterów, natomiast dalej dostajemy VM-ki do swojej infrastruktury, które są tymi worker nodami, dopinają się do klastra. Natomiast w takim GCP, no to już mamy w pełni zarządzany klaster. Mamy również AKS-a w Azurze, więc jakby to operations, jeśli chodzi o Kubernetesa, trochę nam odpada. Pokusiłem się o mały research i zobaczyłem, że w AliCloudzie też jest. Nawet była strona reklamowa po angielsku. Tak, i również IBM Cloud i Oracle Cloud, nieznane mi rozwiązania, ale widziałem, że też chwalą się tym, że taki Kubernetes w parę kliknięć jest u nich dostępny. Jeśli chodzi o następne kroki, jakie mógłbym wam polecić w sprawie Kubernetesa, no to na pewno, jeśli nie mieliście styczności z tym narzędziem, to uruchomcie sobie Minikube'a. Minikube jest takim narzędziem, które najlepiej działa z VirtualBoxem, czyli automatycznie stworzy nam taki jednonodowy mini cluster Kubernetesa za pomocą VirtualBoxa i będziecie mogli sobie testować tam wasze rozwiązania, deployować kontenery, natomiast jest on troszkę ograniczony w pewnym sensie, nie dotyczy tylko niego, natomiast dotyczy to wszystkich takich on-premisowych deploymentów Kubernetesa. Ponieważ Kubernetes jakby był tworzony z myślą jednak o takich cloudowych rozwiązaniach, więc w takich on-premach zderzymy się z problemem. Pierwszy, który mi przychodzi do głowy, jest brak load balancerów. Czyli tak łatwo nie stworzymy sobie on-premowo jakiegoś load balancera, że to Kubernetes nam to zrobi. Będzie tu trochę zabawy. Drugą ciekawą opcją lokalnie jest Docker in Docker Cluster. Wygląda to tak, że ściągamy jeden skrypt i odpala nam się już trochę bardziej zaawansowany klaster Kubernetesa, ponieważ odpalają się dwa nody w Dockerze i odpala się jeden master. Mamy Docker in Docker, no ponieważ Kubernetes będzie dalej odpalał następne kontenery. Natomiast w tym możecie sobie pooglądać, jak działa sieć w Kubernetesie. Ja tu się bardzo dużo nauczyłem, czyli zobaczyć faktycznie, jak te pakiety sobie śmigają, jak jest ustawiony routing, jak te rzeczy się tam dzieją tak naprawdę. Nie polecam tego do developmentu jakichś rzeczy, ponieważ już zderzyłem się z takim problemem, że na przykład wolumeny jakieś tam rzucały dziwne błędy, więc myślę, że taki Docker in Docker gdzieś tam może być tricky momentami. Polecałbym również zapoznać się z deploymentami, daemon setami i stateful setami, są to typy deploymentów na Kubernetesie. Deploymenty nadają się do mikroserwisów. Daemon sety znaczą tyle, że ustaw mi po jednym podzie na każdym worker nodzie. Często są używane na przykład do zgarniania logów albo do eksportowania metryk z każdego noda. Stateful sety są do was danych. Natomiast tak szczerze wam powiem, że ja mam takie średnie doświadczenia z takimi persistent rzeczami na Kubernetesie. Uważam osobiście, że świetnie się sprawdza, jeśli chodzi o takie statelessowe aplikacje typu mikroserwisy i właśnie skalowanie. Natomiast kiedy już uderzamy w jakieś takie ciężkie rzeczy typu jakaś tam ACID-owa baza danych, no to tutaj trzeba uważać generalnie. Kubernetes wprowadza nam taki dodatkowy poziom abstrakcji, który nie zawsze jakby wiąże się z tyloma benefitami, że jesteśmy w stanie ponieść ten koszt. Skalowanie, czyli cluster autoscaler i horizontal pod autoscaler. Jak poznamy te dwa narzędzia, to będziemy wiedzieli zarówno jak skalować mikroserwisy czy kontenery na podstawie jakichś określonych metryk, czyli podobnie w AWS-ie na autoscaling grupach możemy określić, że dokładaj mi kontenerów, jak mamy jakieś tam obciążenie procesora. Natomiast możemy dokładać tych kontenerów do jakiegoś punktu, aż skończy nam się jakby pojemność klastra. No i tutaj wchodzi w grę cluster autoscaler. Jeśli jesteśmy w chmurze, no to narzędzie może sobie rozmawiać z API chmurowym i dokładać VM-ek do naszego klastra, także skalujemy się, póki nam starczy karty kredytowej. Następnie config mapy i sekrety, czyli sposób zarządzania konfiguracją na Kubernetesie. Sekrety się przydają do sekretów, nic nowego. Helm i Tiller, niektórzy go kochają, niektórzy nienawidzą. Natomiast Helm jest takim pakiet menadżerem do Kubernetesa, umożliwia tworzenie pewnych, powiedzmy, szablonów. Często przydaje się w mikroserwisach, ponieważ
jak mamy takie dość zestandaryzowane, to możemy utworzyć jeden szablon i dzięki temu szablonowi zdeployować, załóżmy, 20 mikroserwisów. A Tiller jest jego agentem, czyli jest takim podem, który działa sobie w klastrze Kubernetesa i Helm z nim rozmawia i dzięki temu właśnie wykonuje się deployment. I to generalnie wszystko z mojej strony na dzisiaj, także dziękuję wam bardzo. Jeszcze zanim skończymy, czy są jakieś pytania? Tak, oczywiście. Tak. Cześć, dzięki w ogóle za prezentację. Fajnie, że ktoś coś więcej wspominał na temat Kubernetesa. Tak przy okazji, ile masz doświadczenia w Kubernetesie? Wiesz co, to będą gdzieś 2 lata teraz. Super. Możesz pokazać ten slajd, na którym miałeś architekturę? Chyba 3, 4, coś, początek. Dzięki. O, dzięki, tu. Qproxy i ta linia, która jest do internetu. Możesz wytłumaczyć dlaczego? Wiesz co, Qproxy jest dość problematyczne. Zwykle ono sobie tam rozmawia z właśnie aktualizuje nam te rule w IP Timelessie. Natomiast z internetu to jest strzałka. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Okej, okay, to Qproxy powinien być na masterze, gdyż przyjmuje cały ruch, a workery... Dzięki. To chyba się nie zgodzę. To powinien przejmować cały ruch masterowy, a workery nie powinny nigdy być wystawione publicznie i powinien Qproxy przejmować cały ruch. Więc one powinien być, Qproxy powinien być na masterach i to mastery przyjmują cały ruch, wtedy przekierowują ruch na workery. Więc ta kreseczka z internetu powinna być raczej tam... Nie, stop. To raczej tak nie działa, znaczy... Okej. Okay. W IT nie dam sobie uciąć ręki za coś, ale dam sobie za to uciąć paznokcie, że to tak nie działa. Qproxy zajmuje się głównie tym, że aktualizuje stan właśnie IP tables, czyli wystawia jakieś API do tego, natomiast definitywnie ruch nie jest kierowany przez mastery. Ruch jest kierowany bezpośrednio do nodów. Jak wystawisz sobie load balancery, właśnie tak jak pokazywałem na przykładzie, to te load balancery są zapięte bezpośrednio do nodów, gdzie normalnie na portach są powystawiane jakieś serwisy. I to przechodzę do następnego pytania. Wspomniałeś coś o node portach. Mhm. Są 3 stany serwisu. Jest node port, jest cluster IP i jest load balancer. Przy node porcie właśnie tak jest. Wystawiasz adres IP i port i wystawiasz go publicznie. Co z ukłonem przychodzi ingres, o którym mogłeś wspomnieć, jeżeli coś wiedziałeś na ten temat. Mhm. Dziękuję. I tu zamykasz wszystko w klaster IP i wtedy nie masz takiego problemu jak wystawienie czegoś jak przez Qproxy. Mhm. To jest następna rzecz. I fajnie, że wspomniałeś coś o security, co jest fajne. Polecam tutaj Cilium, jest naprawdę bardzo dobre. I jest coś takiego jak Cilium Network Policy, w którym możesz ustalić całe wszystkie reguły security od dołu do góry, bo Cilium jest od dolnej warstwy aż do warstwy 7, więc wspiera wszystko, co od dołu do góry, więc polecam Cilium naprawdę, jest niezłe. Czy wróciłbym jeszcze do tego wspomnienia o tych node portach? Mianowicie, tak jak zauważyłeś, jest stan serwisu node port, jest powiedzmy ten 3. stan load balancer, natomiast tam nie ma żadnej magii, to znaczy jak ustawisz typ load balancer, to tam nie dzieje się żadna magia, dzieje się tylko tyle, że dopinany jest load balancer do właśnie tych serwisów, zewnątrz, które są wystawiane na porcie. Tak, zewnętrzny load balancer. Jeżeli wykupujesz usługę w klastrze AWS-owym albo jakimś, dokupujesz wtedy SAS-owego load balancera. Tak, i wtedy tylko i wyłącznie działa tryb load balancer w services. Tak, ale to jakby chodzi mi o to, że implementacja tego wygląda tak, że masz powystawiane dalej te node porty na serwisach, tylko dodatkowo daje ci to, że masz wyciągnięty load balancer. Czyli tam... Dokładnie. Tak, to dobrze się zgadzamy.